Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Dzisiaj zdecydowałem się nagrać filmik tutaj, w kuchni, bo dzisiejszym tematem jest jedzenie. Pomysł na ten filmik posunął mi użytkownik YouTube'a Duch Ghost, który spytał, jak jedacie w Stanach. No, zawsze trudno jest mówić o kulturze amerykańskiej w ogóle, bo jak mówiłem w innych filmikach w przeszłości, naprawdę nie mamy jednolitej kultury. Stany to mieszanina kultur i to znaczy, że jemy potrawy też z różnych kultur. I nie tylko chodzi mi o restauracje, bo oczywiście są restauracje meksykańskie, chińskie, tajskie, indyjskie i tak dalej, ale też jemy takie potrawy z różnych kultur w domu. Moi rodzice też gotują potrawy meksykańskie, indyjskie, chińskie i inne, bo dla nas to wszystko jedno. I z tego jedna ciekawostka, w niektórych sklepach, tutaj w moim mieście, wszędzie nie jest tak, ale w Milwaukee, w niektórych sklepach można kupić pierogi pod tą samą nazwą. Jest napisane na paczce pierogi, polskie słowo. I też można kupić kiełbasa, ale pisze się to z literką L zamiast W. Też czasem nazywamy to Polish sausage. Polish sausage, kiełbasa to tak samo. Ale poza tym, oczywiście są klasyczne potrawy amerykańskie, na przykład hamburgery, frytki i hot dogi. Hamburgery to dość prosta potrawa, to chleb, mięso i dodatki, na przykład cebula, sałatka i tak dalej. Ale moim zdaniem bardzo smaczne, ale teraz oczywiście nie jem hamburgerów, bo teraz jestem wegetarianinem, ale zostałem wegetarianinem tylko niedawno, więc przez większość mojego życia zjadłem bardzo dużo nawet hamburgerów. I są najlepsze na grillu w domu. W restauracjach oczywiście to bywa różnie, ale nie polecam hamburgera w restauracji. Najlepiej na grillu w domu. Frytki. Muszę przyznać, że uwielbiam frytki, ale bardziej lubię takie domowe, robione ze ziemniaków i pieczone. Moja żona robi bardzo fajne takie pieczone domowe frytki. I hot dogi. Nie lubię hot dogów. To wielka tajemnica, co jest w nich, czy to naprawdę jest mięso, czy nie. I co więcej, nie są tak popularne tutaj w moim mieście. W Chicago są bardzo popularne, ale tutaj nie. Bardziej popularne tutaj są bratwurst i kiełbasy. Bratwurst to taka niemiecka kiełbasa. I teraz podam parę potraw klasycznych amerykańskich, tylko mało znanych poza Stanami, które naprawdę uwielbiam. Pierwsza to pad thai. Pad thai to ciasto, w którym jest zupa z warzywami i normalnie z kurczakiem, ale nie musi być na przykład dla wegetarianów. I to jest pieczone i bardzo smaczne. Wyśmienicie. Polecam gorąco. Druga potrawa to macaroni and cheese. To jest makaron pieczony sosem serowym i na powierzchu jest bułka tarta lub czasem są chipsy. Też bardzo smaczne. Teraz chce mi się jeść.
I tak, no jak znajdę no, dobre przepisy na te potrawy, podam w opisie, ale no zobaczymy, bo chciałbym no, znaleźć przepisy po polsku i nie wiem, czy w ogóle są. Dobra. Jeszcze mam parę uwag. Herbata i kawa. A w ogóle nie piję się herbaty w Stanach. Jest bardzo mało popularna. Pierwszym razem, jak osobiście spróbowałem herbatę, było w Rosji. I to jest no, zupełnie normalne, że ktoś ze Stanów no, w swoim życiu nigdy nie próbował herbaty. Ale teraz no, osobiście piję bardzo dużo herbaty. Ale no, kawa tutaj jest bardzo popularna. Na prawie każdym rogu jest kawiarnia Starbucks. I wszyscy, no, wszyscy piją kawę. No i ostatnia uwaga. Rzeczywiście w Stanach jest bardzo dużo niezdrowego jedzenia. No, przede wszystkim jest tak zwane fast food, jak w McDonaldzie, i takie zmrożone jedzenia, które też jest bardzo niezdrowe. Nie chodzi mi o zmrożone owoce i warzywa, ale już no, gotowane jedzenia no, mrożone. I no, może to nawet jest prawda, że jemy no, więcej tego tutaj w Stanach niż w innych krajach, i tutaj rzeczywiście to no, dużym problemem społecznym. Ale to nie znaczy, że to wszystko, co jemy, i myślę, że to tylko mniejszość, które no, tak dużo je fast food i mrożone jedzenia. To tylko jest no, taki stereotyp, nie? I no, myślę, że to wszystko, co dzisiaj mam do powiedzenia. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.